serdecznie. Chcielibyśmy pokazać Państwu, w jaki sposób w warunkach domowych można upiec smaczny, zdrowy chleb. Wydawałoby się mogło, że upieczenie chleba jest wielką sztuką. Jednak, jeżeli weźmiemy przepis podstawowy, który chcemy Państwu właśnie teraz zaprezentować, okaże się, że jest to sztuka dostępna dla każdego, kto tylko zechce w to włożyć chociaż odrobinę pracy, bo pracy naprawdę jest niewiele, troszkę więcej cierpliwości, ponieważ niestety ciasto drożdżowe wymaga rośnięcia, a ciasto chlebowe, żeby było dobrze wyrośnięte, najlepiej, gdyby dać mu szansę rosnąć 2 albo 3 razy. No i troszkę ciepła i serdeczności, ponieważ każda potrawa, w którą włoży się dużo serca, smakuje dużo lepiej, a chleb się naprawdę wyjątkowo odwdzięcza za włożone w wyrobienie go troskę i czułość. Zapraszam Państwa serdecznie. Składniki, jakie są potrzebne do upieczenia tego prostego chleba, to mąka pszennorazowa, 2 szklanki, białej mąki 1 szklanka, 5 deko drożdży piekarskich, świeżych. Można używać drożdże suszone, ale w mycie użyjemy drożdże świeże. Olej, wodę w zasadzie w temperaturze pokojowej oraz sól. To są absolutnie podstawowy przepis, podstawowa wersja chleba, bez żadnych dodatków, bez żadnych udziwnień. Państwo potem mogą sami we własnym zakresie próbować robić przeróżne odmiany chleba. Rozpoczynamy oczywiście od wsypania do miski mąki. I pół łyżeczki soli. Musimy dokładnie mąkę wymieszać. Następnie zrobimy rozczyn, na którym ciasto nie będzie rosło. W tym celu do miseczki wrzucamy drożdże. Dodajemy wodę. I dokładnie mieszamy. Możemy albo ten rozczyn zostawić w ciepłym miejscu na kilka minut, żeby drożdże ruszyły, ale nie jest to czynność absolutnie konieczna, ja zazwyczaj tego nie robię. Tylko bezpośrednio do mąki wlewam przygotowany rozczyn. I mieszam, dodając tyle wody, aby ciasto miało odpowiednią konsystencję. Ciasto drożdżowe jest ciastem żywym, ciasto, które rośnie nie na chemikaliach, ale na żywych organizmach, na drożdżach, na grzybach, które są zawarte w drożdżach piekarskich. W związku z czym potrzebuje odpowiedniej opieki, tak jak każda rosnąca roślinka czy rosnące stworzenie. Każda osoba, która używała kiedykolwiek drożdży w swojej kuchni, doskonale wie, że drożdże lubią być delikatnie i z troską traktowane, lubią ciepło domowe, lubią naturalne narzędzia do obróbki ciasta, raczej nie metalowe, ale właśnie drewnianą łyżkę, ewentualnie można to robić ręką. Taki czuły dotyk ręki kucharki jest zawsze mile widziany i zawsze ciasto odwdzięcza się za troskę i za czułość, lepszym rośnięciem i lepszym smakiem. Na początek ja proponuję zrobić to drewnianą łyżką i mieszać mąkę z wodą. Ciasto będzie miało taką przyjemną konsystencję gęstego budynu. I gdy wszystkie już składniki dokładnie się wymieszają, należy odstawić ciasto w niezbyt ciepłe miejsce. Nie polecam w tym momencie kaloryfera ani pobliża kuchenek. Raczej w jakimś spokojnym kąciku w kuchni,
jest tam wystarczająca temperatura do tego, żeby ciasto podrosło. Wydaje mi się, że jest to już zupełnie odpowiednia konsystencja. Musicie Państwo zwrócić uwagę, ciasto jest takie jak budyń, kisiel. Nie leje się, ale nie jest też twardy. I takie ciasto zostawiamy do podrośnięcia, przekrywamy ściereczką. Pozostawiamy do podrośnięcia na, w zależności od temperatury, pół godziny lub godzinę. Nasze ciasto już wyrosło. Teraz jest czynność, którą jedni nienawidzą, drudzy uwielbiają, ja należę do tych drugich, czyli przebicie ciasta. W tym celu mąką ja sobie zawsze troszkę posypuję wierzch, żeby za bardzo się nie ubrudzić. Trzeba usunąć z ciasta nadmiar powietrza, który się nagromadził, to znaczy miasteczką umączoną traktujemy ciasto w ten sposób. Jeżeli ktoś ma coś przeciwko sąsiadom, nie kłócić się, tylko robić chlebek. Zamiast panu Kowalskiemu przyłożyć ciastu. Gdy ciasto już w ten sposób potraktujemy, wyciągamy z miseczki na posypaną mąką tortownicę i wyrabiamy. Wyrabiamy szybciutko, energicznie. Posypuję mąką, żeby nie przyklejało się do tortownicy. Aby ciasto na chleb pozostało dużej wilgotne, chociaż przy tej ilości ciasta prawdopodobnie zostanie zjedzone na jeden posiłek przez rodzinę. Ale jeżeli Państwo chcą upiec więcej ciasta, wtedy do ciasta dodaje się odrobinę oleju. Wtedy zachowuje dłużej wilgotność. Można to dodać w trakcie robienia zaczynów, a można dodać teraz w trakcie wyrabiania. Przy nabraniu odrobiny wprawy będzie łatwo, równie łatwo zrobić ciasto z mąki razowej, całej, bez dodawania mąki białej. Tutaj dodatek mąki białej pomaga zrobić ciasto tym, którzy zaczynają, ponieważ wyrabia się to ciasto znacznie krócej, znacznie wygodniej. Państwo nie są tego świadomi, ale za uzyskanie takiej konsystencji ciasta, które nie lepi się ani do deski, ani do rąk, zajęło mi 5 minut. W tym czasie możemy sobie, nie jest to długi czas, w tym czasie możemy sobie marzyć o najbliższym wspólnym z całą rodziną urlopie, o tym, jak w lecie będziemy spacerować po pięknych lasach, oglądać kwiaty, wąchać je, zbierać poziomki, maliny. A możemy pomyśleć też życzliwie o sąsiadach, możemy się zastanowić nad prezentami na najbliższe urodziny, imieniny dla znajomych, dla rodziny, dla przyjaciół. A możemy równie dobrze zastanowić się nad sensem życia, którego chleb często jest symbolem. Gdy już uzyskamy takie wspaniałe ciasto, które jest elastyczne, miękkie, przyjemne w dotyku, wkładamy je na ulubione miski i pozostawiamy do podrośnięcia znowu na. Przypuszczam, że w tej chwili to już jest 15-20 minut. Wkładam je tak, żeby całe było przykryte olejem. Przykrywamy ściereczką i odkładamy w ciepłe miejsce. Ciasto już wyrosło. Widać, że ma piękne bąbelki tutaj w środku. Struktura jest taka bardzo kolorowa. Znacznie zwiększyło swoją objętość. Możemy znowu go brutalnie potraktować zamiast półmałonka na przykład.
wysypiemy na traktownicy mąki odrobinę, wyrobimy jeszcze raz ciasto. Tym razem już naprawdę to jest kilkanaście ruchów ręką. To nie jest wyrabianie. Nawet nie zajmie nam 3 minut. Po prostu trzeba usunąć z tego powietrze, ponieważ ciasto będzie rosło raz jeszcze. Możemy, w zasadzie można pozostawić ciasto tylko raz do wyrośnięcia. My zostawiliśmy 2 razy. Ale jeżeli zrobimy tak, jak zrobiliśmy, czyli pozwolimy ciastu rosnąć 2 razy i 2 razy będziemy go przebijać, gdy zostanie upieczone, jego struktura będzie bardziej jednorodna. Nie będzie miało takich dużych pęcherzy. Takie znane francuskie wypieki, francuskie ciasta, które mają olbrzymie dziury w środku, produkuje się w ten sposób, że ciasto wyrabia się tylko raz, od razu formuje bochenek, zostawia do wyrośnięcia i potem się już go absolutnie nie rusza. Wtedy ma takie nierównomierne dziury i wtedy właśnie to ciasto jest tego typu francuskiego. My w tej chwili robimy taki typowy polski chleb, który ma miękkisz zwarty, ma drobne dziureczki. Gdy polejemy go miodem, na pewno miód nam na drugą stronę nie wypłynie. Foremkę wykładamy papierem, umieszczamy w środku uformowany bochenek i pozwolimy mu rosnąć, przypuszczam, że następne 15 minut. Jak widać, chleb już pięknie urósł. Możemy go zacząć piec, ale przed pieczeniem ja osobiście często smaruję chleb właśnie albo mlekiem, albo wodą z solą, w zależności od tego, jakiego rodzaju jest to chleb. Wodę z solą polecam raczej do pieczywa pikantnego z ziołami, z orzechami, czy z jakimiś przyprawami. Z papryką, z kminkiem, z pieprzem. Natomiast takie posmarowanie mlekiem chleba daje ładną skórkę. W przypadku chlebka delikatniejszym smaku, czyli właśnie takie, jak robimy dzisiaj sauté bez żadnych dodatków, ewentualnie z nasionami, słonecznikiem, sezamem. Można przygotować także oczywiście chleby z suszonymi śliwkami, z rodzynkami i wtedy można nawet posmarować chlebek śmietanką albo mlekiem skondensowanym. Gdy posmarujemy już pieczywo, możemy wkładać go do piekarnika i pieczymy w piekarniku nagrzanym do temperatury 200 stopni przez około godzinę. Będziemy musieli sprawdzić pod koniec pieczenia, czy chleb już jest dobrze wypieczony. Wkładam do piekarnika na godzinę. Czas już minął, chlebek jest ładnie upieczony i możemy go wyciągnąć. Papier zdecydowanie ułatwia tę czynność. Prowadzimy test, czy chleb jest dobrze upieczony. Dobrze upieczony chleb uderzamy pukanem z spodu, powinien tak właśnie taki dźwięk wydawać. Uwielbiam ten dźwięk. Czyli 1,5 godziny pracy nie poszło na marne. Mam nadzieję, że wszystkie chleb będzie bardzo smakowe. I mam nadzieję, że również Państwu uda się wybieg domowego chleba. A w ten sposób wygląda chleb po przekrojeniu. Serdecznie zapraszam.